No właśnie, rozmowa na temat wyborów. Wyborów, które budziły ogromne emocje, wyborów w Stanach Zjednoczonych. Tym 47. prezydentem Stanów Zjednoczonych będzie Donald Trump. Ale pytanie, jak będzie wyglądało stanowisko działania Donalda Trumpa w kwestiach gospodarczych, w kwestiach związanych na przykład z relacjami z Unią Europejską? I o to będę pytał mojego i państwa gościa, Daniel Obajtek, europoseł Prawa i Sprawiedliwości, były prezes Orlenu. Witam serdecznie, panie pośle. Witam, panie redaktorze, witam państwa w ten wspaniały dzień. No właśnie, wspaniały dzień. Zaskoczenie, że Donald Trump zmiażdżył, no przynajmniej tak wynika z tych jeszcze nie do końca policzonych głosów, zmiażdżył swoją rywalkę. Nie zaskoczenie. Ja też mam rodzinę w Stanach Zjednoczonych i wszyscy na to oczekiwali i generalnie. Oczywiście bardzo się z tego ucieszyłem w tym zakresie, bo to jest zupełnie inny oddech. Donald Trump jest człowiekiem, który bardzo mocno ma charyzmę. To jest człowiek, który nie tylko zna się na polityce, a przede wszystkim się zna na biznesie. A jak się zna na biznesie, to się zna na gospodarce. Więc jego rola będzie nie tylko silna politycznie, ale będzie i też silna gospodarczo w tym zakresie. No ale to trzeba zapytać o ceny ropy, bo w wywiadzie dla Republiki, bo to trzeba podkreślić, kandydat na prezydenta, dzisiaj wiadomo już przyszły prezydent Stanów Zjednoczonych, Donald Trump, mówił Michałowi Rachoniowi o tym, że Stany Zjednoczone postawią na ropę, będą wiercić, jeszcze raz wiercić. No widzimy, jakie są obecnie notowania. Cena ropy spada. Co to będzie oznaczało dla branży? To, że w styczniu Donald Trump obejmie urząd prezydenta Stanów Zjednoczonych. Panie redaktorze, ja wytłumaczę to państwu, postaram się to wytłumaczyć szybko i sprawnie. Po pierwsze, jak państwo wiecie, w kampanii Donald Trump zapowiadał generalnie zdecydowanie niższe ceny gazu, praktycznie o 1/3 obniżenie cen gazu. Zapowiadał również niższe ceny ropy. Co za tym idzie generalnie, będzie przez pewien czas prowadził tą gospodarkę w Stanach Zjednoczonych tak, by surowce kosztowały jak najmniej, czyli żeby był konkurencyjny wobec gospodarki chińskiej i konkurencyjny wobec gospodarki europejskiej. Co zatem musi zrobić Europa? Europa nie ma wyjścia, tylko chcąc obniżyć tak naprawdę ceny gazu, ceny ropy i konkurować, to już musi tak naprawdę odrzucić Zielony Ład. Czyli tak naprawdę musi albo zawiesić ETS, czyli certyfikaty, bo proszę zobaczyć, jeżeli my produkujemy energię z węgla, to 70% tej energii to jest cena certyfikatów. Jeżeli produkujemy energię z węgla, to 30% w tej koszcie to jest kwestia certyfikatów. W związku z tym, chcąc dorównać surowcom i cenom, jakich pozyskiwać będzie surowce Stany Zjednoczone, a sądzę, że to będzie koszt wydobycia plus jakaś marża poza obiegiem giełdowym, Europa musi bardzo szybko się zreformować. W związku z tym musi błyskawicznie odrzucić Zielony Ład, bo przecież już teraz ten Zielony Ład jest po prostu jakimś tworem, który niszczy biznes europejski. Ale, panie pośle, ale czy to jest w ogóle możliwe? Bo patrząc na to, w jaką stronę zmierza Unia Europejska, kierowana przez właśnie między innymi przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulę von der Leyen, to raczej trudno się spodziewać, że będzie ten Zielony Ład odrzucony. Panie redaktorze, on musi być odrzucony. Nie zaklnie pani Ursula von der Leyen, choćby nie wiem ile czarów się nauczyła odprawiać, nie jest w stanie wygrać z mechanizmami wolnorynkowymi, bo sprawa jest prosta. Kto ma tanie węglowodory, to ten, kto ma tani gaz, kto ma tanią ropę, ten tak naprawdę rządzi światem i rządzi gospodarką świata. W związku z tym, że Europa nie posiada gazu za dużo, w ogóle praktycznie w minimalnych ilościach i nie posiada ropy, to wiemy. W związku z tym, a musi konkurować. Więc jeżeli nie odrzuci Europa tego zielonej ideologii, to automatycznie przemysł europejski przestanie istnieć. I kto wymieni panią Urszulę von der Leyen? Zaraz powiem, kto wymieni. Wymieni to zrobi to gospodarka niemiecka błyskawicznie. Niemcy są bardzo praktycznym narodem i czy tam rządzą zieloni, czy nie zieloni. Ale przecież Ursula von der Leyen to jest Niemka, tych, którzy... była minister obrony Niemiec. Proszę?
A to jest przecież była minister obrony Niemiec, Niemka, która, można powiedzieć, te interesy niemieckie jednak mocno reprezentuje. Panie redaktorze, chodząc tu po korytarzach Brukseli, widząc twarze niektórych posłów, zwłaszcza różnych frakcji, różnych grup, a szczególnie zieloni, to widzę, że praktycznie chodzą zapłakani w tym zakresie, bo dobrze wiedzą, co to tak naprawdę oznacza. To, że pani Ursula von der Leyen była ministrem obrony Niemiec, to nie przeszkadza. Tak naprawdę w Niemczech bardzo mocno rządzą ludzie, którzy trzymają gospodarkę. W związku z tym nie pozwolą se na to, żeby ich gospodarka nie była konkurencyjna. To oni boją się przede wszystkim o konkurencyjność gospodarki amerykańskiej. Jeżeli Trump, a wszyscy znamy pana prezydenta Trumpa, to co zapowiada, to realizuje. Jeżeli pan prezydent Trump mówi, że gaz będzie zdecydowanie mniej kosztował, czyli wyłączy ten obieg giełdowy, sądzę, w tym zakresie, to Niemcy nie będą mieć wyjścia. To kończą ze swoją hegemonią gospodarczą i automatycznie, błyskawicznie zmienią politykę Unii. Ale czy to, co pan mówi, można sprowadzić do takiego krótkiego, konkretnego stwierdzenia? Stany Zjednoczone pod rządami Donalda Trumpa zmuszą Unię Europejską do odrzucenia Zielonego Ładu. Tak to rozumiem? Czy tak dokładnie będzie? Ale nie ma innego wyjścia. Panie redaktorze, nie ma innego wyjścia. Ponieważ w firmach musi zostać kapitał, bo te firmy, które są w Europie, one muszą przeprowadzać transformację i być konkurencyjne. A jak te firmy będą przeprowadzać transformację, jak będą konkurencyjni wobec nawet gospodarki amerykańskiej czy chińskiej, jak się je przeregulowywuje różnymi nienormalnymi przepisami, różnymi aktami prawnymi, mało to, pobiera się od nich ETS, który jest częścią spekulacji tak naprawdę, a nie prawideł wolnorynkowych w tym zakresie, czyli ceny certyfikatów, i pozbywa się europejskiego biznesu, pozbywa się kapitału do inwestycji. Ale to zapytam inaczej, to jak w takim razie dzisiaj, no bo przecież nie jest tajemnicą, że ten wynik wyborów w Stanach Zjednoczonych jest z wielkim smutkiem odebrany przez tą starą Europę, przez Francję, Niemcy, Belgię. Pytanie w takim razie, no jaką dzisiaj możliwość, jakie argumenty mają, aby przeciwstawić się planom Donalda Trumpa, ci, którzy rządzą dzisiaj Unią Europejską? Ale panie redaktorze, oni nie mają żadnych argumentów. Ja uważam, że tu ekonomia i generalnie zdroworozsądkowa ekonomia zrobi z tym porządek i oni doskonale sobie zdają z tego sprawę. Oni już se zaczęli z tego zdawać sprawę, bo jak se pan przypomina, pan niejaki premier Włoch Draghi, który jest z mainstreamu rządzącego Europą, przygotował raport, w którym stwierdził, że europejska gospodarka nie jest konkurencyjna wobec amerykańskiej i chińskiej. Więc oni już się zaczęli 3-4 miesiące temu do tego przyznawać tak naprawdę, że muszą coś zrobić. Teraz chcą w ciągu 100 dni opracować ład dla przemysłu. No a jak zobaczą ceny, po jakich będzie miał przemysł amerykański gaz i energię elektryczną, jak zobaczą, jakie ceny przemysł amerykański będzie miał na ropie, to przecież nie wprowadzą sankcji na produkty amerykańskie, w związku z tym muszą też coś z tym zrobić. Ale ja zapytałem, panie pośle, nie bez powodu, bo tak zastanawiam się, czy tym rozwiązaniem nie byłoby, no właśnie, powrót do współpracy ze zbrodniarzem Władimirem Putinem i zakup z Rosji tanich surowców. No ale Władimir Putin nie sądzę, że będzie chciał im te surowce sprzedawać za czapkę gruszek, bo pragnę zaznaczyć, że Władimir Putin po tym, jak praktycznie zbrodniczo zaatakował wolne państwo Ukrainę, nie rozpaczał na ten temat, tylko nawiązał kontakty choćby nawet generalnie z Chinami, gdzie ta ropa, która była, z którą korzystała Europa, płynie teraz w kierunku chińskim, jak wiemy, przecież tam są rozbudowywane ropociągi w tym zakresie, więc to, że ropa kosztuje zdecydowanie wyżej niż normalnie, no to automatycznie jest plus dla Władimira Putina, ponieważ tą ropą zasila teraz gospodarkę chińską, bo chińska gospodarka przyjmie każdą ilość gazu i każdą ilość ropy. W związku z tym to nie jest tak, że Europa se na nowo powróci. Po pierwsze sobie nie do końca powróci, bo no, to jest zbyt mały okres czasu, gdyby sobie Europa pozwoliła
pozwoliła na powrót do, w momencie, kiedy jeszcze trwa wojna na Ukrainie, do kierunku rosyjskiego, a kierunek rosyjski i jego złoża zostały zagospodarowane i są zagospodarowane przez ze strony z Ameryki, bo tam będą mniejsze koszty surowców, ale też dużo firm amerykańskich przy mniejszych kosztach surowców będzie inwestowało w Ameryce, nie będzie inwestowało w Europie, ponieważ bardziej im się będzie opłacało. I dam przykład. Proszę zobaczyć na pierwszą kadencję pana Trumpa, jak gospodarka amerykańska błyskawicznie się ożywiła. Bardzo się ożywiła. Zdecydowanie większe zbrojenia, większe nakłady na zbrojenia, zdecydowanie przyhamowanie rozwoju, jeżeli chodzi o gospodarkę chińską. Pan prezydent Trump doskonale wie, jak sterować mechanizmami i rynkowymi, mechanizmami gospodarek światowych w tym zakresie i to będzie zręcznie wykorzystywał, bo to nie jest prezydent, który w swoim życiu nic nie zrobił. To ale człowiek, to w takim razie, czy gdyby był pan prezesem Orlenu w dalszym ciągu, to czy pan dzisiaj poleciałby do Stanów Zjednoczonych i zaczął rozmowy z tą no, tworzoną już pewnie pomału administracją, albo szybciej, bo już niektórych przecież przedstawicieli tej administracji znamy, przedstawiał ich w kampanii wyborczej Donald Trump i dyskutował na przykład o tym, aby kupić być może złoża. Panie redaktorze, jak byłem prezesem Orlenu, to ja miałem doskonałą współpracę z firmami amerykańskimi. Pragnę zaznaczyć, że bardzo mocno się rozwijał zakup gazu skroplonego do Szczecina. Podpisywaliśmy do Świnoujścia, przepraszam, podpisywaliśmy cały czas umowy w tym zakresie, jak pan dobrze wie o tym. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, współpraca z Saudyjczykami tak naprawdę, którąśmy nawiązali, to była przy zgodzie tak naprawdę amerykańskiej, mówiąc szczerze. Przecież proszę zobaczyć, rękami Saudyjczyków kiedyś został obalony Związek Radziecki, mówiąc tak zupełnie szczerze, cenami ropy, więc partner Arabia Saudyjska dla nas był to partner akceptowany również przez Stany Zjednoczone. Ale niektórzy wskazywali, że ta Arabia Saudyjska dalej, to jest faktycznie taki, można powiedzieć, pośrednik, tak ale może ja panu dalej powiedziane, Federacji Rosyjskiej. Ale panie redaktorze, ja dam panu następne przykłady. Nie tylko gaz, któryśmy kupowali, nie tylko współpraca z amerykańskimi firmami, nie tylko generalnie współpraca z Arabią Saudyjską, a to był też kierunek amerykański, ale również kwestia SMR-ów, małych reaktorów atomowych, a za małymi reaktorami atomowymi stoją firmy amerykańskie. Przecież GE Hitachi, co prawda jest to firma japońska, ale jest to firma, można powiedzieć, która wywozi się z Stanów Zjednoczonych. Ta technologia, firmy amerykańskie, gdzie podpisaliśmy na Kapitolu z nimi umowę na wspólne projektowanie reaktorów, małych SMR-ów, ustandaryzowanych do przepisów Unii Europejskiej tak naprawdę, gdzie uzyskaliśmy, można powiedzieć, finansowanie i takie gwarancje dla tego projektu ze strony Stanów Zjednoczonych, bo to, że to się odbywało u pana ambasadora Brzezińskiego, to pan ambasador Brzeziński nie reprezentował samego siebie, tylko reprezentował też biznes amerykański w tym zakresie, więc jako prezes Orlenu i mój zarząd bardzo mocno utrzymywaliśmy kontakty ze Stanami Zjednoczonymi. Moi członkowie zarządu mieli nawet parę poważnych spotkań w Stanach Zjednoczonych. Między innymi to dzisiejsze służby dziś pytają się, po co oni tam latali tak naprawdę. Tak jakby latali dla własnych przyjemności, latali, by generalnie realizować biznesy nasze narodowe. Jak zmieni się w takim razie dzisiaj to, co dzieje się? Amerykańskie, głównie fundusze amerykańskie wycofują się z polskiego rynku, wycofują się z Orlenu. A dlaczego się wycofują fundusze amerykańskie z Orlenu między innymi? Tylko dlatego, ponieważ w Orlenie nie ma żadnej decyzyjności. Jest to firma, która jest w Polsce i państwo okrada akcjonariuszy. Bo proszę sobie zobaczyć, nagle z tej firmy ustawą Sejmu bierze się 15 miliardów, czyli bierze się akcjonariuszom pieniądze. Oczywiście można te pieniądze wziąć w polityce dywidendowej, czyli wypłacamy tyle środków i dzielimy na akcje, ale to, co zrobiło państwo polskie, pokazało, nie inwestujcie w Polsce, bo was okradniemy. I dzisiaj żadna poważna amerykańska firma nie będzie inwestować w Polsce, zwłaszcza, że kilku, przepraszam, że to słowo użyję, przygupów
ściga firmy międzynarodowe, że ich będzie zapraszało na komisje śledcze, choćby Saudyjczyków czy innych. Czy wyobraża se pan redaktor, że którakolwiek firma międzynarodowa, amerykańska czy inna będzie inwestować u nas przy nieodpowiedzialnych politykach, którzy się szaleją, najedli? Nie. No właśnie, to są ci sami politycy, którzy między innymi doprowadzili do tego, że Bogdan Klich... Ja panu coś powiem. Rozmawiam kiedyś z poważnym człowiekiem, który w Ameryce robi biznesy, po moim odejściu. I wie pan, co mi ten poważny człowiek powiedział? Ja już nawet nigdy w życiu do Orlenu nie przyjadę. A ja się go pytam, dlaczego? A mówię, wiesz, bo jeżeli z tak z poważnej firmy wychodzą informacje, kto w ciągu 8 lat do Orlenu przyszedł i kto wyszedł, to ja nie mam zamiaru z taką firmą robić interesów. Tak wygląda dzisiaj bezpieczeństwo państwa polskiego. To jest smutna puenta. Tak wygląda odpowiedzialność tych ludzi, którzy, mam nadzieję, że dziś pokazało się światełko w tunelu, kiedyś poniosą za to wszystko odpowiedzialność. I tak uważa Daniel Obajtek, europoseł Prawa i Sprawiedliwości, były prezes Orlenu. Bardzo dziękuję, panie pośle, za rozmowę. Bardzo dziękuję. A my tymczasem przenosimy się do Waszyngtonu. Tam jest Rafał Stańczyk i jego relacja.